Dzień dobry, z tej strony Kasperek, witam serdecznie wraz z Kaźmirzem w kolejnym odcineczku z Farmer's Life'a i dzisiaj dalsze moje życie. Tak, wiem, totalnie dużo błędów popełniłem w poprzednim odcinku, najlepiej mnie nieważne, nic nie dokończyłem, nic nie mówiłem, a Kalina never ba, intro wam siedzi i to mnie cieszy, gierka też, takie odzwierciedlenie od farminga. Już wiem, że te rzeczy, które można odnaleźć, to nie to, że ja mam dla niej odnaleźć, tylko ona dla jego odnalazła te wszystkie rzeczy. Więc my do Anny się udajmy, bo jest wreszcie za widoku, kazaliście mi tam za widoku po prostu pojechać, poszukać tego wszystkiego i teleportować się generalnie rowerem. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Czy ta będzie chciała pohandlować? Niestety nie chcę, bo za to, że jej wycyganiłem w łeb w ostatnim odcinku, aby po prostu znaleźć pewne rzeczy, no to się troszeczkę na mnie obraziła. Ale dobra, idziemy. Mamy szukać jakiegoś skrawka ziemi, który tak naprawdę jest tu gdzieś schowany, będzie widoczny, bo trawa na nim nie rośnie. A wiecie, ja byłem tutaj po nocy, więc totalne zero tak naprawdę było. O, a super, a ja szukałem tam wyżej. No dobra, stąd było zrobione to zdjęcie. Jakbyśmy tak naprawdę dobrze popatrzyli. Więc wykopmy to. No i generalnie dzisiaj już tak pokminiłem, za kogo się biorę i chyba, słuchajcie, biorę się za Maryśkę z Pegieru. Ona najwięcej mi pomoże. Co to jest? Zakopana szkatułka, nie kuś diabeł. No dobra, jak mamy to znalezione, to spoko. Możemy stąd uciekać, bo nic tu po nas tak naprawdę. Staszek już motor nam dał, więc resztę to niech on sobie sam z nią załatwia. Fajny składak, nie? Dzięki, że pomogłaś odnaleźć. Ja bym pojechał na targ na Zalesiu, bo tam tą szkatułkę mam dla tej jednej z moich wybranki, dla tej wybranki serca, ale chyba sobie ją odpuścimy, bo ta Ania, no fajna, ogólnie zaradna, ale no, dobra, mam coś dla ciebie, odnajdź szkatułkę po ojcu i co, i ona, no właśnie, i ona tu już, to są po prostu zdobywanie jej serca i nic więcej. Generalnie najbardziej by się opłacało sklepową wziąć, bo ta nie dość, że ma wtyki, to i ma duży asortyment i tutaj tych rzeczy od niej moglibyśmy dostać dużo, ale to nie w tym wszystkim chodzi. Tamta by była bardzo zaradna, więc tak byśmy mogli to ogarnąć. 14 minut, nie wiem, ktoś napisał, że jeździł rowerem, bo jest niby szybciej, a tak naprawdę ja tego nie zauważyłem i jest tak 2 na 10. O Jezus, ale to dziwnie, czasami tam mgła przeskakuje. Dzisiaj co zrobimy? Zajmiemy się... Czekajcie, czy ja mam w ogóle co zbierać? Nie, bo niestety nie miałem kwiatów i nic nie zapaliły. No właśnie. Zajmę się i zrobię... Jak się przestraszyłem, myślałem, że tu ktoś stoi. Zrobimy sobie sad, ponieważ potrzebuję zasadzić drzewa czym prędzej, bo zobaczcie, jak mi te dwa drzewka już bardzo ładnie rosną. Dlatego też musimy się za to wziąć. Łopatę mam, więc spoko. Tak naprawdę ja potrzebuję tylko tych dwóch rzeczy. I z tego co wiem, u Marysi jest właśnie, żebym posadził jakieś drzewa, coś w tym stylu na sam początek, bo wtedy już będę miał to pierwsze zadanie u niej wykonane. Tak naprawdę u Ani mam najwięcej, bo mam 3. U Zosi w sklepie mam 2. No i u Marysi nie mam wcale, bo nie wiem, nie brałem jej wcześniej pod uwagę. No a teraz tak naprawdę się okazuje, że najwięcej ma do zaoferowania. Tak przynajmniej patrząc na to, jeżeli będę chciał tu prowadzić gospodarstwo. Dlatego też no to by się przydało. Dobra, weźmiemy od razu jakieś kwiaty, znaczy to będą bardziej piękne słoneczniki, żeby tu już jak ona by przyszła do nas, powiedzmy, a to raczej takie hop-siup nie będzie. No to tu już żeby, wiecie, ładnie było, nie? Dobra, cyk. I teraz tak, byśmy musieli wykopać, nie wiem, czy to jest tylko raz. A nie, to nie jest kopanie, to musi być ta, co się na słońce nie można z nią porywać, motyka. Siekiera motyka. Fajnie, bo powiem wam tak, no jest pogoda, ja większość gdzieś siedzę na działce, nie ma czasu ogarniać farmingów, nie ma czasu ogarniać po sąsiedzku tych innych rzeczy. Wolę wykorzystać ten czas na dworzu, dlatego też na razie nagrywam, tak powiem, serię. Co, ziemia jest twarda, nie ma szans. Kurde, słuchaj. Czym to się podkopywało? Czy sadzenie drzewa było bez niczego? Nie, no było, musi być przekopane. Ej. Jak to teraz wychodziło? Co, to nie da się wszędzie kopać? Znaczy wszędzie. Nie da się kopać, oni teraz coś pozmieniali, czego ja może nie wiem? Kurde, no. Nie wiem, wytniemy trochę większy obszar. No ale ty, no pada, więc co by pasowało?
żeby tu to ogarnąć. Chyba, że czekajcie, zaraz znowu pewnie czegoś nie przeczytałem. Teraz tak, czy prawym przyciskiem jak zrobię coś jest? Nie, no ziemia jest twarda, nie da się kopać. Ty, ja jestem silny, a pokaż mi w ogóle mapę. Pokaż mi obszary pozwoleń. Nie no, kurde, na easy, jeszcze tu się jeszcze na luzie, żeby móc sobie tutaj działać. No nie no, ziemia jest twarda, nie da się tu kopać. A w szoku jestem, że ja na podwórku wcześniej mogłem kopać. To w miarę szło, a tutaj teraz tak naprawdę to to w ogóle nie idzie. 80 parę procent, no to na pewno nie jest od zniszczenia, bo mam dość dobrze naprawione maszyny. No nic, będziemy musieli poczekać chyba na wiosnę, ale to dziwne, bo nie zasadzę teraz sobie żadnych krzaczków. No patrz, nie ma szans. Jeszcze się zastanawiam, czy jest jakaś rzecz. Głębosz pewnie leży już w tym. To się koń także poderwał. Żebym ja mógł coś tutaj w tej ziemi tak naprawdę zrobić, ale nawet zobaczmy sobie na podwórku. Ziemia jest twarda, ale beka. No co mamy? No listopad, bez przesady, nie? Tu nie da rady kopać. No tu jest jakaś tam w miarę uprawiona ta ziemia, ale tu ja nie chcę chyba krzaków. Co to jest? Jagoda. Dobra, tą jagodę jakbym posadził, może by się Zośka tu zgodziła. No tak byśmy tu jagody mogli sobie wysadzić. Kurde, tego byka by się trzeba byłoby wziąć. Niech on pójdzie ze mną, bo byśmy mogli je schować w zagrodzie, one tam by sobie jadły. Koniu, chodź też ze mną. Dobra, chodź Rafałku. Pójdziemy sobie do obory. Będą knury i maciory, będziemy wyrzucać gnój od kowsów i nipsów. Dobra, będzie ci jak w raju, pług tam, znaczy byk tam nie daje rady, okej. Okay. Koń przyjdzie, przyjdzie. Chodź, chodź, chodź. Chodź, 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 chodź. Widzą teraz. Teraz tak, ja ci mogę tutaj dorzucić tego siana. Trzymaj. I sobie tu sieć. A byk niestety prawdopodobnie nie przyjdzie. O kurde, ile jajków. Czekajcie, pozbieram to, bo no pieniądz, tak, jakby nie patrzeć. Chyba bodajże Maryśka zbiera jajka. No więc spoko, bo zawsze to będę miał z tych rzeczy dość sporo. Doi też krowy i doi też kozy, obcina owce. No to to już robi naprawdę dość sporą robotę. Pić mi się chce pieruńsko. O kurde, ja nie wiem czemu w ogóle jest tak zmęczony Kazik. Tego nie mogę zrozumieć, spałem w nocy, jest za mało. To chory nie jestem raczej, ani nic. Ty, wiecie gdzie ten byk się podział? Tam jest jeszcze moja koza w ogóle. Ja jestem w szoku, że to tak mi pozostawało, bo ja myślałem, że się pozbyłem wszystkich tak naprawdę zwierząt. A tu psikus. Na PGR-ze też kazaliście mi sprzedawać, więc na pewno tam się będę teraz tym liczył i będę to ogarniał. O, no ty tu jesteś przecież. O, super. Dopaliśmy byka. Chodź tu. Pójdziesz czy nie? No ty że gdzieś w las, kurde, łotrze jeden. Ja bym musiał na to pojechać. O, byk by mi się kurde przydał, powiem wam szczerze. Głodny szybciej nie wyłegnie, no dobra. Opa! No, tego byka bym mógł dobrze sobie tutaj pokarmić i ogarnąć. Z racji tego, że po prostu na wyścigi bym mógł jeździć później. A wiem, że takowo takich zadań troszeczkę tutaj będzie. No by nic tu czerwonego tylko nie leżało. Dobra, przestanę go prowadzić. Idę mu przyniosę trawę, bo przecież on jest... Nie chcę myśleć, jak głodny. Teraz tak. Wezmę trochę trawy. Wezmę trochę słomy. Okej. Okay. Myślę, że to w miarę powinno się udać go nakarmić. Tak, żeby on już się tutaj przyzwyczaił, że on tu będzie siedział. Cyk. Cyk. Dobra. Mam nadzieję, że będzie zadowolony. Nie wiem co, bo tak naprawdę ja potrzebuję trochę się kimnąć do wieczora, bo zawsze w listopadzie, bodajże jak dobrze pamiętam, biegał ziomeczek. Biegał ziomeczek i on tak naprawdę tutaj mógł mnie zaprowadzić do skrzyni. No dupnąłbym kawę, ale to mi nic nie da. No słuchajcie, pierwszy raz jest tak, że my musimy iść się przespać na chociaż 4 godziny. To już będzie 19. O! Nowe życie. O jest ziomek, ty.
Szybko. Kurde, poczekaj. Ja pierdzielę. On nie myślałem, że aż tak szybko. Myślałem, że on po 12 dopiero będzie, a mamy godzinę 11.20 coś. Jest tu. Kurde. Co to tu? Ty. Nie no, niemożliwe. O, jest. Dobra, jestem. Dawaj, dawaj. To tatę. Tatę jest, tatę prowadzi. Bylebyśmy na żadną minę nie wjechali. Chyba w tą stronę jeszcze nie biegłem. Ogólnie stamtąd sporo rzeczy fajnych. Znaczy fajnych, no tam jest ta sikiera była. Tam była ta kosa taka halloweenowa bardziej. Wiecie, to jest listowa, no to takie pod Halloween. Gdzieś no za czasów Kazika to tego nie obchodzili jeszcze. Tu by można byłoby sprzątać generalnie. Dobra, pozbierajmy złom. Ona i on. Aha, jest tu skrzynia. Uuu, pylice, szpryce. Ciekawy jestem, czy to coś jest w ogóle warte. Ale w szoku, że nie trzeba było kopać tej skrzyni. O, dobre, dobre. Byłem też u tamtej, nie wiem jak ona się nazywa. Ta, co u tatka mieszka. Ale ona to tak butelki, bimber zrobić. Z jednej strony spoko, bo na wesele by się sama przygotowała. Ona nawet i tam w kuchni chyba ogarniała to, że można było, mogła sobie sama gotować. No, ale tak, kurde, z drugiej strony mówię, lepiej jakby mi tu pomogła, nie? W gospodarce. Samo to ogarnianie zwierząt już mi dużo pomoże, bo z tego też jest na pewno fajny, fajny pieniądz. Teraz tak. Dobrze by było, jak my byśmy pojechali na ten PGR i tego wszystkiego posprzedawali, bo naprawdę tego jest sporo. Myślę, że tak. Weźmy to całe. 100 kilo, no dobra. Tych ziemniaków ja chcę się pozbyć. Ja nie wiem ile mam sezonów je, ale bardzo dużo, na pewno. A teraz zapomniałem, że przycisk jest automatyczny. Okej. Możemy kolejny worek tutaj dać. Myślę, że on mi to weźmie. Tam przynajmniej, no jak nie to Zośka to weźmie. Teraz tak, co my mamy? 100 worków. No, będziemy robić paszę swoją, więc 70 mógłbym tu wrzucić. Nie wiem, czy tu czasami jeszcze worki nie są. Kurde, trochę ciemno. No właśnie. Dobra, trochę worków jest. No właśnie, tej wełny też jest. Tego nie sprzedajemy. Aha, mamy kolejną głowę tak naprawdę. Czyli bym musiał się pobawić z ogarnięciem tego. Uła. No trochę jakaś mi ciężko ma. Dobra, przynajmniej na grudniu się obudzimy. W grudniu po południu. Daj mi tu lampę. Pójdę trochę szybciej? Pójdzie stąd, czyli miał. Dawaj, dawaj na wóz mi z tym. Muszę odpalić w ogóle ten prąd, bo kurde, jednak no trochę drogi. Tak naprawdę ja potrzebuję tylko tych lamp, niektórych. Więc nie potrzebuję, żeby mi się to 24 na dobę świeciło. Teraz tak, kolejne narzędzie. Ja sobie tą kosę tutaj zostawię. Nie wiem, czy to będę sprzedawał, czy też nie. Te kapelusze też mi nie są potrzebne, ogólnie zwierzęta można w to poubierać i to tyle, dobra, to zostawię, łom biorę, bo ja się tam muszę dostać. I to możemy zostawić. To możemy zostawić i tak naprawdę zobaczyć, czy ja mogę stąd przekonaj. Dobra, to co jest zdobycie serce Anny, to nie. Zdobycie Marii. Aha, tu jest napisane, co ja muszę posadzić. Jedną jabłoń. Kurde, serio? No ta jabłonka mi pasowa. Widzieliście to? Co to tu jest? Impreza? Nie, go pierdziłem przez chwilę. Nie wiedziałem, co się dzieje. Dobra, zapalamy to światło, bo jest masakra. Okej, okay, jest w miarę. Czekaj. Tu jakbym... Nie mam paliwa, jo. Czekajcie, dolejemy sobie paliwka tutaj. Nie, dużo nie potrzeba, bo jedno by mi wystarczyło. Okej. No zasadzę tą jabłoń. Już może przez zimę, wiecie, ona mi da jakieś zadania, które ja będę mógł wykonać. No teraz mam czekać. Więcej. Okej, dobra. Nie wiem, trudno, zasadzę w ogródku tą jabłoń. Tu by będzie ok? Dobra, jest. Uff. Dlatego też ja tą jabłoń dostałem i się tak...
No i dobra, mówią, że każdy jest wredny, zwłaszcza dla swoich pracowników. No, czekaj. Staszek to jest ten cały, a Antek to daje tę misję twardą ręką. Dobra. Marysia się będzie dumna. Okej, tylko jaki wyścig? Czekajcie, no to ja się muszę przygotować. Ja się na wyścig przygotować muszę tak. To mam. A wezmę kilka. Wiem, że na trzeźwo to nie idzie. Nie wiem, bimber od razu trzaśniemy. Piweczko. Możemy piweczko wziąć. Ze 3. No i dobra, weźmy ten biberek na ratunek. Jajka tu wrzućmy. I grzyby też na razie nie sprzedaję. Mam jedną skrzynkę do otwarcia. To jest pewne. Tamto kazaliście się przychylić, więc no liczę na to, że to się po prostu uda zrobić. Teraz tak. Nie wiem jak tam Rafałek. Tak szczerze, czy on by dał radę mi tutaj pobiec? Nie wiem, czy to tak ogólnie działa, czy też nie. Ja bym, Rafałku, chciał cię wyczyścić. Tylko, że jest taki troszeczkę problem, że nie pamiętam, gdzie znajduje się ta do czyszczenia zwierząt. Tu motor w ogóle stoi. Tu jest. Tu też nie ma czyszczenia zwierząt. No to zostaje jeszcze skrzynka pod domem. Zostaje skrzynka pod domem. Kurde, my moglibyśmy chociaż tą słomę zebrać, powiem wam szczerze. Trochę po nocy, wiem, no to życie tu mam zwariowane, nie. Nie jest tak, jak ja bym chciał. Jo, jest. Bo tak naprawdę ja pojadę sobie Rafałkiem. No tu się zaraz musimy kimnąć. Więc ja tą słomę sobie zbiorę. Chociaż trochę jej tak weźmiemy, bo tak naprawdę to zaraz mi zgnije. Bo raczej obstawiam, że nic z tego nie będzie można zrobić. Nawet sobie wiecie co, głupie stogi poustawiam. Nie wiem, słoma generalnie wielki ciul jest warta. No ale kiedyś wezmę może na PGR, bo tam niby każdą ilość przyjmują, obojętnie za, jak wiadomo, tam są troszkę gorsze pieniądze niż bym dostał na tym, na targu, ale wezmą ode mnie każdą podobną ilość. Więc jeżeli tak jest, to wiecie, mi tam pasi to. Bo ja tak naprawdę sobie będę mógł tutaj to poogarniać fajnie. I jednak gdzieś tam jakieś pieniądze z tego dostać. Dobrze tu wilków nie ma, bo tak szczerze już po wieczorach to często by mi się słabo wychodziło. Fajnie, że w ogóle taka słoma jest jako model 3D. W farmingu kiedyś pamiętam, tak fajnie sieczka odstawała. 15 bodajże tak miałem zrobione. W szoku jestem, że nikt tego nie pociągnął tematu dalej i nie przeniósł tego do 19 czy do 22. Może jest ktoś, kto się trochę na tym zna tutaj, choć wątpię, bo to już myślę, że jak to by było łatwo, to by już każdy to wcześniej ogarnął. Dobra, biorę tą słomę. Okej. Teraz tak. Która jest? No my musimy spać. My musimy spać. Jest 21. Dobra, nie jest źle. Nie jest źle. Ja idę tylko. Dobra, pyksę leży. 1500 się należy. Ty, Rafałku, jedz. Dobra, ciebie ogarniemy. Ogarniemy cię teraz. Ty tak naprawdę już tutaj było. Upasienie 62. No głodny. No kurde, przecież ile mogę, to ci dorzucam. Cały czas praktycznie. Ten też obżar się. Uuu, kurde. Jedzą sporo. Ja w razie mu dorzucę po prostu tutaj te rzeczy. Niech on to na noc ma. Cyk. Nie wiem, czy mogę. Czy mam siana? Nie mam siana. No dobra, chociaż rzucę mu samej słomy. Niech sobie to zje. Pomoże, jak ty wyglądasz? Jesteś upasiony. Pasienie 2% tylko. Jeszcze nie głodne. No dobra, jak jeszcze nie głodne, to mi się to podoba. Czy byśmy mogli iść spać? Ja tak myślałem, że nie zdążę dojść do domu i Kaźmierz jebnie na schodach jeszcze orła. Do spania. Okej, dobra, to wyrzucamy. Nie mam cukru, właśnie, miałem jechać do sklepu po cukier. Teraz tak, pobudka by była potrzebna o 6. Zdążę. Dobra, 7 godzin. Kurde, naładuj siły, Kaźmierz, proszę cię.
Co się dzieje? Przeziębienie płuc, zapalenie? Czemuż to? A ja już ostatnie antybiotyki wydudniłem. Czekaj, gorący rosołek zjemy. Znaczy on już taki gorący to zbytnio nie jest. No kurde. Uuu! Wow! Jaka aktualizacja! Proszę ja was bardzo, co tu jest zrobione? Zawieje i zamiecie. Nie no, luks. Nie no, luks jest, kurde. Dawaj, dawaj, dawaj za mną, Rafał. Musimy tak, wóz zaciągnąć na PGR. Dawaj, dawaj. Teraz tak, ja bym chciał jechać. Jezu, przestań prowadzić i jedź. Dawaj, dawaj. Dobra, mamy zaprzęgnięte. Zasiądź. Tak naprawdę jedziemy. Zamknij mi te punkty. 28 minut. Czy go jeszcze nie ma? Nie, nie ma go, dobra. Jest git. Teraz tak, pokaż mi to. O jest, faktycznie. Dobra, dziękuję wam. Fajne. Kurde, widzisz? O, ale dobra. Czyli z Antkiem się możemy pościgać. Boję się tylko, że on w zimę mi nie weźmie wyścigu. Czekaj. Rozgrzać przy ogniu, dobra, zaraz to zrobimy. Nazwij, kopnij, jedź. Dobrze jest. Okej. To co, musimy poczekać. Niech tu się widniej zrobi. Kurde, nie, bo boję się, żeby wątroba mi nie dupła. To tak, ja konia zostawię. Niech on tu będzie. A ja na szybkości, ale to jest szósta. Musiałbym się na brzeg rzeki tu cofnąć. Może byśmy coś oskurowali. To jest godzina akurat. Kupimy cukier i antybiotyki. Dobra, tak zróbmy. Tak zróbmy, bo niestety nie ogarniemy tego inaczej. I teraz tak, mam coś w sidłach, więc pójdźmy. Ja tu te sidła bardzo dawno temu sobie zostawiłem. I kurde, mamy lisa. I te lisy naprawdę bardzo fajnie się tutaj łapią. Teraz tak, dodaj przynętę. Nie no, mięsa nie będzie mi dawać. Okej, okay, ale jak jestem, to tak, sprzedam mu mięso od razu, bo tam kilka mam. Na pewno szynkę gotowaną bym mógł zrobić, bo chyba schodzi drożej. W ogóle zaraz to zobaczymy. Ale no, za tą aktualizację szacunek, bo bardzo ładnie to wygląda. Kurde, jakiego kataru dostał, nie? W szoku jestem. Siemanko. Witam serdecznie w mojej kuchni. Moją pasją jest gotowanie. Po 42 dostaję. No, jest różnica duża, więc tej szyneczki byśmy mogli tu nagotować. Aj, mogłem go oskurować, by chyba trochę więcej dało. O, choinka, no tak, no grudzień. Dzień dobry, sklepowa. Teraz tak, pogadamy, pohandlujmy. Antybiotyki. 2. Cukier. Full. Kawę wszystko mam, więc chyba nie potrzebuję. Chleb mi się kończy, więc mogę kupić. Teraz tak, antybiotyk. Nie dało nic? O kurde. No dobra, dziękuję. Do widzenia. O Jezus. Kurde, jestem ciekawy, ile za tego białego, nie? Bo naprawdę nieczęsto go można spotkać. I skubaniutki tutaj robi wrażenie. Czekaj, pohandlujmy. Weź ode mnie te ziemniaczki. No dobra. Dobre i to. Boże biedny. 60 piweczko spożyj.
Jazda na PGR. Tak? Mogę? Jo, Boże, ile mam siły. Tylko, że jakbyśmy najpierw pojechali, czekajcie, na chatę się dostańmy. Nie, to jest tartak. Tu jest dom. Zróbmy te herbaty. No przepraszam cię, Kazimierzu, no. Ale to troszeczkę pozmieniali, bo wcześniej całą zimę człowiek mógł tutaj się nastać tak naprawdę na dworzu. I było git. Tu był gdzieś termometr. Kiedyś pamiętam. Nie, nie ma go chyba już. Dobra. Zróbmy tak. Gotuj rosół, poczekajcie, rozpalimy najpierw. Płonie, gotuj. I teraz tak, wolne. O, możemy zrobić tak i będzie parzona kawa. Kukurydza gotowana, rosół, rozgrzewająca herbata, spoko. Teraz tak, dalej, rozgrzewająca herbata i parzona kawa. Weźmiemy sobie to, bo powiem wam szczerze. No ale przecież wziąłem antybiotyk. Aha, rozgrzewająca herbata, no dobra. Więc antybiotyku nie, aha, dobra, jestem głupi. Ja się, kurwa, wiecie, to jest przyzwyczajenie życia realnego po prostu, wiecie? To tak jest, bo ja jak mnie coś bierze, już z góry biorę. Nie no, oczywiście tutaj trochę żarty żartami, fakt, że no dość często mnie coś rozbiera niestety. Okej. Jest dobrze, tu jakaś wódeczka, to tamto, sramto, tu pokupują ode mnie te warzywka, tak liczę przynajmniej na PGR-ze. Zdejmij ubranie, nic nie powiem, mamie gotuj. Miso zrobi, potrzebna woda, zupa grzybowa, zacier jagodowy, potrzebna woda. Ja mam nadzieję, że nie zamarzła. Dobra, to pójdźmy. Jak już mam ten ogień rozpalony, ja wrzucę zacier. Chyba zamarzniętą dało. Ja wrzucę tu zacier i zobaczymy, co się będzie. Zobaczymy, co się będzie działo. Bo tak naprawdę tu jeszcze 3 godzinki to pochodzi. Chyba 2 godziny potrzeba, żeby się zrobiło i 2 godziny jest, żeby się nie przypaliło, więc to nie powinno mi się tam nic złego wydarzyć. I teraz tak. Zacier jabłkowy raz. Cukru już nie ma, jo. A miodowy potrzebuje też cukier. Kurde, szkoda. Jajko na twardo to nie, jajecznica, groch. Czyli nadal jest słabo z cukrem. Ciekawe, czy ja mogę sam cukier ogarnąć. Parzoną kawę zostawiam. Ale daję z dworu gnojowicom. Nie, jest grubo. Jest grubo wożone, coś czuję tu w okolicy, bo masakra. No dobra. Znowu. Dobra, no trudno. Widzę, że po prostu na dworze mu nie sprzyja. Idziemy to posprzedawać. I idziemy zobaczyć, czy z Antkiem możemy stoczyć pojedynek. Kurde, dobrze, że wziąłem to wiadro, no. Najbardziej mi tego brakowało. Rafałku, podjedziemy troszeczkę. Tutaj. Opa, opa, dotle. Wio, wio. Kurde, widzisz, jaki ty świąteczny jesteś, Rafałku? Prr. Dziękuję i dzień dobry. Czekaj. Pogadamy. Prezent, kanapka, jaźnica, butelka wódki. Nie mam przy sobie, szynka gotowana. Kurde. O, dobra, chociaż 2 bimbry. Będzie lepsza cena na handlowanie. A tu masz te rzeczy. A mam tutaj ziemniaki. Czekaj. Ja wezmę warzywa. Pobiegnę po prostu do Zośki. A tam stoi, to jest chyba właściciel PGR-u, ten po lewej stronie, tak przynajmniej mi się wydaje. Kurde, miałem wam kamerkę zmienić, zapomniałem, że na Farmer's Life'a muszę mieć w ogóle inne ustawienie. Pohandlujmy i powiedz mi, czy ty ode mnie to wszystko weźmiesz. Weźmiesz ode mnie, Jezus, złota dziewczyna ty jesteś. Kurde, od razu ładne pieniążki, dziękuję ci ślicznie, całuję rączki. Ja do ciebie jeszcze, kochaniutka, wrócę na pewno dzisiaj. To prawdopodobnie tak paruje, trochę dziwne te chmury. Nie wiem, dajcie znać, jak wy to widzicie. 94 kg, dobra. Tyle wnoszę do ringu. Ten to ma skubanie z tych zwierząt. No ja też bym mógł powoli pokupować. Ale to jak będzie już miał się kto mi tym.
No kuźwa. Serio ty owsa nie skupisz? Ha, ty kupujesz paszę, jo? Ja pierdzielę. Jak ja jestem tępy. Miałem gdzieś, abym sobie robić zdjęcia. Co on bierze, co nie? No masakra. No nic, no będziemy musieli zrobić. Tego owsa też nie weźmie. 100 ziemniaków. Ja pierdzielę, to ty tak naprawdę zboża nie weźmiesz w ogóle. A ci kurwa dwie butelki bimbru dałem. Ło chudro. Mogłeś od razu powiedzieć, że nie bierzesz i trudno. No dobra. Poczekaj, to jeszcze do Marysieńki pobiegniemy. I sprzedamy jej ziemniaczki. W ogóle jak dzisiaj cenowo to wygląda. Jabłko, ziemniaki plus 2, no i super. No i super, za 100 ziemniaków dostanę ile? 300. No nie jest dużo, trochę się trzeba przy tym narobić. Ale no nic, mi też milutko cię widzieć. Tak zawsze powinni mi witać, dobra, słuchaj. Lecimy. Dawaj, dawaj, dawaj. Jedziemy do Antka, no mam nadzieję, że Antek dzisiaj skusi się i ja będę mógł to zrobić Rafałem. No bo Byk jeszcze nie jest w pełni do wyścigów, tak mi się przynajmniej wydaje. Albo nie wiem, czy o serce Staszka nie powalczymy. Dobra, i teraz Antek, słuchaj. Pogadamy, wstawaj do walki. Na trzeźwo burdy nie, ścigamy się. I teraz tak, czy ja mam się z nim ścigać, czy ja mam się z nim pobić? Wygraj wyścig z Antkiem. Ścigamy się. Wpisowe. Aha, 250, nagroda, papierosy. Gdzie masz swojego byka, co? Kurde, serio? Muszę wziąć byka? A nie mogę tu rozszczepić? No nie mogę. Muszę prawdopodobnie wziąć byczka. No okej, okay. To my zawracamy na Javire Machen. I bierzemy byka. Zacier jabłkowy akurat się zrobił. Pasuje. Ty, byku! Kuźwa, gdzie on jest? Gdzie on jest? Nie w tą stronę, bo bramę mam zrobioną. Ale tak mi zawiasy pasowały, bo co to ten wziąłem. Dobra, no rozczepię cię, żebyś ty sobie Rafał mógł pobiegać po prostu. Odszczep, dobra. No przeciwnik będzie oszukiwał. Kurde, no my też tam najwyżej wpakujemy trochę w niego. Ty, byku. Jesteś, okej. Co ty, że się tak te kury tak upasienie? 10%, jeszcze nie głodny. Kurde, ty będziesz dobry byk. Ile ja mam tych strzykawek? 4. Powiem wam, że te ogólnie kuźwa wyścigi to nie są takie chłopciu łatwe, nie? Ja tu się boję, że nie będziemy mieli wcale tak easy. Co by trzeba było jeszcze coś popić przy okazji. Jedną buteleczkę wódeczki se tu weźmiemy i to by było tak, na czwórkę jest piwko. Dobra, damy to na dwójkę, na czwórkę piwko. Dobra, na jedynkę piwko. To tak. Dobra, nic więcej nie zrobimy. Raz, dwa, trzy. Jedziemy ze Staszkiem. No weź wyścig ja raz chyba tylko i wyłącznie ogarniałem. Prowadź, kopnij, jedź. Cyk, PGR. Która w ogóle godzina 11. Dobra, wyścigi o 11 to jest luks, można tak się zapisywać. Dawaj. Mam nadzieję, że to kurde jakoś w miarę pójdzie, nie? No tego się boję, że ja tu nie wygram z nim. Jakoś w tych wyścigach to słabo, bo tu naprawdę trzeba ogarniać. Przerwi. Dawaj, 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 dawaj. Czemu ja nie mogę dać mu tej... Okay. Ole, skuźwa zapierdziela, nie? Poczekaj, popędź w danym momencie, a dojechać jeszcze szybciej. Ha, tu jest prosta. O kurde. O kurde. No to czekaj, ja muszę jakoś to trafić? No nie no, to on zapierdziela jak głupi, nie? Sorry, byku. No ja mu to pasuje, nie?
Boże. Dobra, jedź, jedź. A czekaj, tu jest popędź. Dobra, już wiem, pardon. Ja mu tej strzykawki nie mogę dać od razu. Dobra, ale tylko dziwne to było, że on mnie tak ściągnął, nie? Dobra, teraz tak, jeszcze raz mu dajmy. Na pewno ja muszę sobie tak, spożyj. Czy on mi nie jebnął? Ścigamy się. Dawaj. Kurde. Nie no, przecież to nie ma szans. Tak trochę szybciej, ale ja pierdzielę, on mi kasy wytłubił już. Ja bym musiał go jakoś przyblokować? Chłopie, driftem tu z tym bykiem. Ten się trochę wyrobi przy tych akcjach, nie wiem. To wiebie mu z 5 strzykawek. Zobaczymy. Ostatnia akcja, nie? To ile będzie przegrane? 1000 zł, tak? No, skubaniec jest mocny. Szkoda marnować, czyli 3 zastrzyki to jest taki full. Dobra. Słuchaj, gościu. Ścigamy się po raz ostatni. Ej, co on robi? Ej, co on zrobił? Aha, serio? Do tyłu jest ten, do tyłu mam strzałki, nie? Dlatego on nawrócił. Nie wiem czemu, to się tak buguje. Aha. On przy tym, dobra. On po prostu przy... jak to się nazywa? Przy nim teraz tak jest. Dobra, ciul, jeszcze raz, ostatni. Dawaj. Dawaj, tak jest, kurde, wreszcie. Uff. Ale, kurde, nie myślałem, że to tak zadziała, nie? To by go mi odjebało. Nie mam pytań, ja w pierwszej chwili nie wiedziałem, co się dzieje, nie? Ale kurde, jak on zapierdziela, ty. Te szczykawki, dobra sprawa. Czekaj, upa. Zaba Marysieńku, co ten bydlaczek zrobił, nie? Chłopie, paruje czerwono od niego jak ode mnie i zachowaj go za wszelkiego. Pogadamy, słuchaj. Co ty, kochana, chcesz? Odnajedź list od męża Marii? Słyszałeś chyba wtedy dzwon naszego, tam jest jakiś bunkier, muszę odzyskać ten list. Poczekaj, to miałem przy... dużo tam minut. Ej, ja pamiętam ten bunkier, tam było słychać faktycznie te... pokaż mi to. To tu. Kościół. Polecimy tam. Tylko że, kurde. Nie no, w bunkrze mieliśmy to odnaleźć. To do bunkru to pójdziemy. Dobra, czekajcie. Polecimy tam na szybkości. Ole, skubaniec zapierdziela. Tak przynajmniej mi się wydaje, że kiedyś ja tu byłem i było słychać faktycznie te. Było słychać faktycznie dzwony stąd.
Ja liczę, że tu kuźwa da się wejść normalnie, dobra. Czekaj, to z tej strony się wychodziło, jo. Daj mi latarkę, bo... Ma któryś latarkę? Bo tu nie widzę, okej. Pusto. Jest. Dobra, gitara. Czy to jest to? Tak jest. Dobra, fajnie. Fajnie, że przynajmniej to coś pamiętałem ze starych odcinków, bo by była masakra. Powiedz mi, gdzie jest byk? Przecież on na tych sterydach, dobra, jesteś. Chłopie, przecież na tych sterydach byś poszedł we wioskę, to ja nie wiem, gdzie my by cię znaleźli. Z powrotem. Do Marysi, kochaniutki. Kurde, 41 minuta. Wybaczcie za ten wyścig, ale no... Też ja w czepku nie urodzony. Nie wszystko człowiek się zna, choć ja naprawdę sobie nie radzę w takich niektórych grach. Mam coś dla ciebie, kochana. Dobra, jest list od męża, pogadamy. Słuchaj, co ty byś chciała dalej? Antek musi dać sobie spokój. Czyli będzie walka z Antkiem. Tu będzie... Nie powiem co. Dobra. Rozprawmy się, kuźwa. Przynajmniej teraz powiem tak. I wiem już jak jechać, bo tak, zielony, no to wiadomo, żółty, no i na czerwonym to jest odwrotnie. Na żółtym jeszcze w miarę się ściga. Wystarczy popatrzeć, kto ile czego daje. Jeżeli oni dają dwa, no to na żółtym wystarczy, żeby wygrać. Teraz tak, zapalnie stawaj do walki. Teraz tak, ja bym potrzebował sobie wypić piwko. Na trzeźwo woburdy, ja pierdzielę, no już nie mam. Kurde, chciałbym go czymś uderzyć. A nie mam czym. Kurde. Może ty masz flaszkę? Nie masz flaszki? No dobra, nic. Zostawiamy to na kolejny odcinek. Będziemy musieli się przyjechać i tutaj trochę z Antkiem rozprawić, żeby to ogarnąć. Powiedz mi, czy to jest jakaś nagroda może? O! Ukryty motocykl, ty. Dało mi to coś? Posprzątaj grób rodziców. Dobra, dobra, to ogarnę. Nie wiem, czy dostałem jakąś kasę? Czyli wiecie, ale to przez to, że wygrałem. Z jednej strony mogłem z nim kilka tych wyścigów wziąć, póki byk był jeszcze nasterydowany, ale to nic. Dzięki śliczne za uwagę, słyszymy się w kolejnym odcineczku z Farmers Life'a, nie mam pojęcia kiedy. Jak to się szybko będzie nagrywać, to myślę, że teraz Farmers Life będzie dość często na kanale, póki jeszcze działki nie ogarnę. Miłego dnia wam życzę, trzymajcie się, na razie, strzała, cześć!